serdecznie w tym filmie. Nagrywam film z rana, bo byłam wczoraj w sklepach i chciałam wam pokazać i zrobić taki haul. A byłam we wszystkich moich ulubionych sklepach. Była to taka mieszanka wybuchowa, bo byłam w Home Bargains, w BM i w Poundland. Jeszcze na końcu dołożyłam Tesco, tam kilka rzeczy wam pokażę, jak was to będzie interesować na samym końcu. Ale trzy pierwsze sklepy to są zdecydowanie moje ulubione sklepy. To jest coś na zasadzie w Polsce Deals, Action, czyli można znaleźć tam wszystko, takich popularnych marek, trochę niższych cenach i też takie różne rzeczy do domu, takie praktyczne, także uwielbiam te sklepy. No i trochę zrobiłam wczoraj zakupów, nie za dużo, nie poszalałam, zdecydowanie więcej rzeczy mi się podobało, no ale udało mi się coś tam upolować, także już wam pokażę. Tutaj mam pierwszą torbę z BM, tu są wszystkie właśnie moje zakupy na stole, także chcę wam teraz to pokazać. Tutaj mam Home Bargains, Poundlanda mam rzeczy akurat w takiej innej siatce i tutaj jest Tesco. Ale to tak jak wam powiedziałam na samym końcu. Dzisiaj w ogóle może zacznę od BM. To też są właśnie, tak jak wspomniałam, to są przede wszystkim rzeczy do domu, ale też jedzenie. To wszystko można tutaj znaleźć. Już wam mniej więcej pokażę, co tam jest i co ja kupiłam. Pierwsze co to kupiłam, taki koc. Bo można w fajnych rozmiarach tam dostać 200 na 200 cm, a w większości sklepach właśnie tutaj w Anglii jest niestety taka wymiarówka, rozmiarówka jak 120 na 170, to jest bardzo często spotykane i no nie zawsze tak dostać, przynajmniej tak mi się wydaje, takie większe koce, albo jest ich zdecydowanie mniej. Także ja sobie już wzięłam w moim ulubionym kolorze, takim musztardowym. W ogóle już były ozdoby świąteczne. No akurat tam Halloween było dosyć mocno pominięte, ale już ozdoby świąteczne były. Także no, kupiłam sobie od razu taki, wiecie, mój ulubiony kolor musztardowy, fajny kocyk, taki milusi. I takich, wiecie, kocyków na jesień to można powiedzieć, że nigdy nie za dużo takich, żeby się poprzykrywać. Więc na takie popołudniowe, wieczorne dni będzie jak znalazł. 15 funtów, wydaje mi się, że cena też całkiem sympatyczna. Tutaj od razu wyciągnę sobie wszystko. Wcale nie mam tego tak dużo, jak widzicie. Też tak myślę, czułała, bo niektóre rzeczy wyciągłam, tam owoce powyciągałam z Tesco, ale tu mam nadzieję, że wszystko wam uda mi się. Aha, jeszcze jedna rzecz. Więc kupiłam takie krakersy, to są mini krakersy, takie malutkie, o smaku serowym. I tutaj jest 6 opakowań. I to kupiłam, już właśnie wyciągnęłam, już myślą też o dzieciach, bo robiłem teraz takie lunchboxy, mamy wakacje, mamy lato, przerwę od szkoły, więc wiecie, jest istna tragedia, ale okej. No i tutaj mamy takie krakersiki małe o smaku serowym. Do tego wzięłam też taką nowość. Tutaj z tej firmy właśnie są takie serki, a tutaj była wersja z jogurtami, także to zostałam na to naciągnięta na spróbowanie. No i zobaczymy. Nie wiem, czy to trzeba... To nie trzeba mrozić. Nie wiem, o co tu chodzi, bo są takie jogurtowe lizaki. Zobaczymy. I wzięłam też takie przyprawy, które ja dość lubię, ale ostatnio jakoś rzadko miałam, bo najbardziej z tych wszystkich lubię ten, to wam bardzo polecę, ten butter chicken. To można nawet nie w piekarniku w ogóle dodać te przyprawy sobie do kurczaczka. No są przepyszne jakoś, nawet mimo to, że zawsze można je dodać samemu, to z tych przypraw mi to jakoś bardziej smakuje. Nie musi być to w worku, ale można sobie tak po prostu zrobić nawet na patelni tego kurczaka. No jak to woli, aczkolwiek no ten jest pyszny, to jest mój zdecydowanie ulubiony smak. No i barbecue też lubię, też jestem wielkim fanem barbecue. Wzięłam też mentosy, niestety nie było miętowych. Ostatnio bardzo lubię te mentosy miętowe. Takie miętówki zamiast gumy do rzucia czy coś, ale jakoś tak wzięłam owocowe na spróbowanie do lat młodzieńczych, dawnych, wiecie, sentymentalnie. I gąbeczki do mycia, po prostu takie zwykłe, za 1 funta. Także to mam, to wszystko, pochowam sobie to i pokażę wam Home Bargains, bo w Home Bargains też oczywiście coś kupiłam, no w każdym sklepie coś kupiłam. Tutaj bardziej jeżeli chodzi... Czekajcie, mam tutaj, proszę, mam chyba tutaj wszystko, tak mam nadzieję, a guzik, nie mam tutaj mojego płynu. Tu go wsadziłam, dobra. To może będę wyciągać.
Będę wyciągać. Kupiłam takie zabawki dla dzieci za 3 funty, 3,90 chyba kosztowały. I to jest tak jakby kosz, który przykleja się te zabawki do wody. Gdzieś tam na płytkach można sobie go przyczepić i wrzucać te piłeczki do kosza. Także coś takiego im wziąłam, właśnie takie zabawki do wody potrzebuję dla nich. Z chemii to od razu Wam wyciągnę, bo tak kolorystycznie mi spasowało. Tutaj kupiłam taki Lenor, po prostu zapach zmięk. Czacz do prań. Ja kiedyś wiele lat tych nie używałam żadnych płynów i zapachów, a teraz to w ogóle taki, wiecie, podwójne opakowanie, bardzo lubię dodawać. Nie wiem czemu, no po prostu mi się pozmieniało. I do tego też takie zapachowe kuleczki, chociaż mogłam w większym opakowaniu, wziąłam takie mniejsze, ale to opłaca się w większym i one są przepiękne i wszystkie zapachy zresztą. I ten Lenor zwykły też bardzo, bardzo lubię, nawet bardzo, bardzo lubię niebieski, tylko tak kupiłam dla odmiany teraz. I Cif też sobie kupiłam, bo właśnie nic nie miałam do mycia, żeby umyć, wiecie, albo łazienkę, znaczy tak do oczyszczania to jeszcze miałam, z tak jakby... No, takie mocne, mocne środki, ale coś, żeby właśnie tak przeczyścić czymś kremowym i dodać takiego połysku, albo też, żeby to nie był taki żrący, po prostu straszny środek, bo czasami nie lubię tak kuchni myć, to myję zle raz na jakiś czas takim żrącym, żeby te bakterie wszystkie wyniszczyć, ale ogólnie to nie lubię takimi środkami myć akurat kuchni, gdzie jest jedzenie, także wolę takiego Cifa. I jeszcze kupiłam... soczki, tylko już dwa zostały otwarte. Tutaj Oshi polskie. Kupuję za 49 pensów w angielskim sklepie. Nowość Fanta arbuzowa za 79 pensów była, albo 69, albo nawet 59. Chyba tak, 59 pensów. I taką gąbeczkę też do czyszczenia, do mycia, żeby się wyróżniała tych gąbek do mycia naczyń, więc wzięłam sobie po prostu taką inną, żeby troszkę inaczej wyglądała i ona kosztowała 2,50, ale ona też tak trochę ściera, bo jest taka trochę, wiecie, bardziej chropowata. Jeżeli chodzi o Home Bargains, to by było na tyle. Poundland, tutaj mam rzeczy z Poundlanda, ale dosłownie kilka, ale pokażę Wam, bo bardzo fajne, przynajmniej jedna z tych rzeczy bardzo mnie się podoba. Zacznę od tej. Kupiłam w ogóle dość dużo takich płynów do czyszczenia toalety. Ja zaraz Wam pokażę jeszcze pakowania z Tesco, ale kupiłam też taki zwykły, mocniejszy środek, taki bezzapachowy, bo on jednak lepiej czyszczy kamień, czyli te inne środki takie lżejsze, zapachowe nie zawsze usuwają ten kamień, także kupiłam taki jeden, tak żeby wszystkie toalety ewentualnie tym przeczyścić. No i był, słuchajcie, taki cudowny, cudowny, nie wiem, tak wiaderko, takie małe wiaderko. Nie wiem, co tu dałam, na razie w ogóle potrzebuję jakąś doniczkę na kwiatka, więc może tymczasowo wsadzę tutaj, ale było przepiękne, stwierdziłam, że nawet do garażu. Takie małe cudeńko, słuchajcie, to jest nawet z drewna. Co prawda chyba takiego, nie wiem, spróchniałego, ale jest z drewna. No i bardzo ładny kolor i takie już dwa ostatnie były w tym kolorze. Były też inne kolory, za 1,50 funta te kupiłam. Dawno nie byłam w Poundlandzie, to był jeden z moich najlepszych sklepów, kiedy tu przyjechałam, ale teraz tam niestety bardzo mało rzeczy jest za funta. Z takich kosmetycznych rzeczy ja tam w sumie nigdy nie kupowałam, no ale wiecie. Teraz, zobaczcie, teraz wzięłam właśnie taki żel do brwi. Właśnie kiedyś ktoś, jak u mnie był w Anglii, to wziął sobie ten żel i on był całkiem niezły, także wziąłam taki żel, po prostu to jest taki żel, żeby utrzymać brwi na miejscu za 1 funta. I wzięłam też szminkę, bo jak już tam byłam na kosmetykach, to zobaczyłam szminki i zobaczyłam ten kolor, który jest dosyć teraz taki bardzo chyba popularny kolor. Kolorem, więc stwierdziłam, że sobie spróbuję i ona kosztowała 2 funty. Mam nadzieję, że mimo wszystko usta będę mieć na swoim miejscu po zastosowaniu tych produktów. No i zobaczymy. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. I właściwie przechodząc do końca, byłam jeszcze w Tesco. Czekajcie, coś tu nie mam z Tesco. Kupiłam takie poduszki, których nie mam. Ale w ogóle kupiłam sobie też taką śliczną torbę z Cat Kidstone. Słuchajcie, to jest torba taka trzymająca zimno. Trzymająca zimno i ona kosztowała 2,50. Ona też jest takich fajnych rozmiarów, bo nie jest taką ogromną torbą, tylko jest taka
taka, wiecie, widzicie, taka mniejsza, poręczna, także to mi się spodobało. Więc jak ktoś mieszka w Anglii, to zapraszam do Tesco. Wiecie co, zapomniałam jeszcze o jednych rzeczach, bo dzieci już porwały, więc teraz wam pokażę, bo mi przypomniały. Kupiłam też takie bokserki, to też w Poundlandzie, za 4,50, także taki tam Poundland. Ale to jest chyba ta kolekcja Pepco, tylko że to nie jest chyba takie polskie Pepco, wiecie co, no nie wiem, próbowałam do tego dojść, ale nie wiem, mi się wydaje raczej, że wydaje mi się, że to nie jest kolekcja taka nasza, polskiego Pepco, ale jest tam taka część działu, taki właśnie o takiej nazwie Pepco i tam są ubrania w większości, rzeczy do domu też. I kupiłam, były super też Spider-Man, ale nie było rozmiaru niestety, ale Batman też jest taki ulubiony super bohater, także 4,50. I też kupiłam takie dla dzieci właśnie w Home Bargains, można tam można właśnie kupić takie różne rzeczy do zabawy dla dzieci, takie zestawy. Bardzo lubię to. Tutaj kupiłam takie w plastikowym takim opakowaniu właśnie kolorowankę w ogóle z Play-Doh i tutaj są i pisaki, i kredki, i naklejki. I to wszystko, cały taki zestaw kosztował £1.99, także dwa takie zestawy wzięliśmy, a to sobie możemy później wykorzystać, bo teraz dzieci w ogóle notorycznie biorą coś do auta, szczególnie Laura bierze do auta coś, żeby pokolorować, także będzie sobie w tym przenosić. Wróciłam, wziąłam jeszcze rzeczy właśnie z lodówki, które chciałam wam pokazać, bo kupiłam truskawki, a fajne są, bo są w angielskie truskawki, a nie we wszystkich sklepach można dostać. I też z polskich produktów kupiłam trochę rzeczy, bo kupiłam takie kubuśki małe za 60 pensów, to jest taka owocowy mus. Kupiłam makaron Lubele, kupiłam taki makaron, zawsze kupuję, nie wiem czemu, jedno opakowanie, ale już chyba nie miałam ręki. I kupiłam jeszcze dwie bułki tarte po 80 pensów z funta, była promocja kubusie, także to widzieliście. Tutaj jeszcze kupiłam takie nektarynki fajne, za 69 pensów też była promocja. Też lubię nieraz zjeść taką sobie brzoskwinkę, to są takie między nektarynkami a brzoskwinkami. I zeszyt dla Filipa, bo on zawsze płacze, że nie ma zeszytów, więc mu kupiłam. Teraz jest duża kolekcja Back to School, także dużo takich rzeczy papierniczych można we wszystkich sklepach znaleźć. Pieluszki, takie nieraz się jeszcze przydadzą. O, i tutaj mam jeszcze całkiem sporo rzeczy, także wyciągam. I kupiłam jeszcze, co wam właśnie mówiłam, że takie płyny do toalety. To zawsze kupuję w Tesco, bo mają piękne zapachy, chociaż Sainsbury ma jeszcze takie coś, jeżeli będziecie zainteresowani. Z artykułów papierniczych, pisaki też, by podpisać ubrania dzieciom do szkoły, także też takie back to school. No wiecie, tak jak wam mówiłam, wakacje się zaczęły. Kupiłam też ziemniaczki, też były za 69 pensów, dużo było promocji w Tesco, także wam polecam, w ogóle dawno nie byłam, się ucieszyłam. Kupiłam też koncentrat pomidorowy za 80 pensów, także mniej niż w Sainsbury'em kupuję, chyba najtańszy za funta, tylko że jest większy. Ale powiem wam, że w sklepie polskim jest dosyć drogi, bo wydaje mi się, ostatnio były po 2 funty ponad, także tutaj za 80 pensów Tesco. I dużo było tam w Tesco rzeczy na promocji, co mnie bardzo zdziwiło, tak naprawdę rzucających się w oczy, że właśnie tutaj widzicie, ile też kupiłam rzeczy poniżej funta. Także to był jeden z moich kiedyś ulubionych sklepów. Mydełko dzieciom takie różowe do ich łazienki. Fasolkę, miałam jakoś ochotę na taki polski produkt, więc wziąłam taką fasolkę. Bida i nasza musztarda, jedna z najlepszych, rzadko mogę dostać, powiem wam, tak dobrą musztardę jak polska, naprawdę bardzo rzadko, po prostu to jest dla mnie najlepsza musztarda. I też z rzeczy papierniczych, widzicie, zamiast tak skompletować, to tak rozbiłam to. I taki segregator, taki folder, to było w ogóle w też fajnej cenie, bo w Home Bargains było po 4 funty, a w Tesco jest promocja teraz Club Card za 3 funty. I Laura z tego roku miała różne takie właśnie prace, Filip zresztą też kilka tam takich rzeczy ma, no i Laura miała dość sporo, po prostu chce to wsadzić sobie tutaj. Chcę sobie to wsadzić tutaj i zamknąć, wiecie, schować po prostu na pamiątkę, bo ona skończyła właśnie teraz, idzie do zerówki, skończyła przedszkole, także po prostu mieć taką pamiątkę. No i fajnie, słuchajcie, kupiłam jeszcze dwie poduszki, ale nie wiem, czy je zostawię, także już wam nie będę pokazywać, nie będę was już zanudzać tym. Ciekawa jestem, jak u was mijają wakacje. Powiem wam, że u nas jest dzień trzeci wakacji i łatwo nie jest, nie jest też, wiecie, już jest to inny wiek, także jest różnica, ale o, już słychać, że ktoś płacze, także uciekam. Do zobaczenia, kochani, w kolejnych filmach na tym kanale i pozdrawiam was ciepło. Pa, pa! Mua!